ty, ale czad! Łączę sobie uszkodzenia symulacyjne. Jak wy będziecie mnie zderzać, to mi się samochód będzie niszczył i on zmniejsza mu się prędkość maksymalna, przyspieszenie i tak dalej, nie? Ja wezmę sobie teraz samochód z klasy B, jakiś, stuninguję go sobie. Tylko kurde, jaki teraz? Jakiś samochód z klasy B sobie wybiorę, wy sobie weźcie z klasy A samochody policyjne. No i moim zadaniem też będzie dojechać sobie na szczyt wulkanu. Też tak mniej więcej trzymać się drogi. A wy będziecie mnie ścigać, no i myślę, że łatwiej będzie wam mnie zatrzymać w tym wypadku. No bo od razu, przy każdym uderzeniu mój samochód będzie miał od razu mniejsze osiągi, więc myślę, że dużo ciekawiej pod tym względem, nie? Dobra, wezmę sobie sortowanie według klasy i może sobie dostosuję jakieś auto. O, tu mam Range Rovera. Może być on. O, tu mam coś szalownego, Pulsara, napęd na 4 koła, co ty na to? A, wezmę sobie tego Range Rovera, będzie mi się łatwiej taranować was wszystkich. O, tak zrobimy. Dobra, i sobie, żeby nie było łatwo, to sobie wyznaczymy... I ja też muszę skończyć na tym, na szczycie wulkanu, wjechać do tej wody, nie? To będzie jasne, że jak jestem w tej wodzie, to koniec. No i też może gdzieś w tych okolicach sobie wystartujemy. Może gdzieś stąd, ja wiem. Albo może z tych piramid tutaj. O, chodźcie te piramidy, czy te budowle stare. Tutaj będzie spoko, myślę. I bierzcie sobie samochody z klasy A, policyjne jakieś. Malowanie wystarczy, nie musicie mieć tego koguta, nie? Jak dacie radę, to przeteleportujcie się gdzieś tutaj w moje okolice. Będę miał sporą drogę do przebycia. To jest na pewno klasa B? Klasa B. Ale to jeszcze na kierownicy to będzie przerąbane. Przerąbane to będzie. Dobra, zjadę stąd. Nie będziemy stąd startować, tylko gdzieś tam sobie dalej zjedziemy tutaj na tych offroadach. Ty, ale to też trzeba pamiętać, w którą stronę mniej więcej jechać, no nie? Co, robimy sobie fotę? To ja pojadę kawałek do przodu, poczekamy jeszcze, aż wszyscy się tutaj przeteleportują. Dobra, odjadę. Będzie szybciej. O, teraz. Jakiś offroad się między sobą spychają. Najlepszy jest Senia Góra z tym takim pojedynczym kogutem na dachu. Tos. I ten kurde Unimog to mnie totalnie rozwala. Zobaczcie, jak on wygląda wśród tych wszystkich samochodów. To ja wyjeżdżam kawałek do przodu. Macie już samochody policyjne. Co to było? Czekaj. Muszę wyłączyć mikrofon. Co to było? Kto tam przez mikrofon się drze? Halo? Ja pierdolę, zapomniałem wyłączyć. Gotowi jesteście? Kurde, ale czy oni na pewno ruszą teraz na czas? Ja się nie wiem. Wyznaczę sobie cel. Na wszelki wypadek, wyznaczę sobie cel na tym wulkanie. Tu jadę. O, zaznaczyłem sobie na niebiesko, żeby nie było widać, dokąd jadę. Ale oni wiedzą. Tego wiedzą. Dobra, robimy tak. Ja ruszam i wy nie ruszacie razem ze mną. Tym razem. Tym razem ja ruszę i od momentu, od którego ruszę, odliczam od 5 do 0 i potem wy jedziecie, okej? Aha, zresetować się, dobra, to jest w sumie dobry pomysł. Zresetuję w sumie uszkodzenia, bo już od samego takiego obijania się o mnie teraz, to wy już uszkodziliście mi dosyć mocno samochód. Dobra, ruszam i odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, go! O kurde, czuję taki dreszczyk trochę. Ale wolny jest ten samochód. Podejrzewam, że będzie katastrofa. Mam te uszkodzenia symulacyjne włączone, więc naprawdę, jak ja się z czymś zderzę, albo oni mnie będą zderzać cały czas, to mi osiągi strasznie spadną. Ktoś się przeteleportował naprzód? O kurde! Nie, dobrze. Się to... Widziałem to na mapce. Ja się nie mogę obrać. O kurde! A, się... Widziałem to na mapce, nie? Co tam się stało? O Boże. Go, 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 jedź! O, Unimog! Aaaa! Mi czołuwa! O, o, okej, mój samochód już jest mocno uszkodzony, już dużo gorzej przyspiesza. Ej, to jest OP, nie? Te uszkodzenia symulacyjne, cisnę teraz do końca i się nic nie dzieje. O, ty, ale czad! Ja pierniczę! O, się.
Patrz, jaka super blokada. Najkrótszy pościg świata, ej. Nie wydostanę się. Ja, ej, brawo. Brawo, chłopaki, piękny pościg. Doskonale to zrobiliście, naprawdę. Zobaczcie, jaka blokada piękna, nie? Oblepili mnie z każdej strony. Ale samochód... Weźcie mnie na chwilę, puśćcie, bo nie chcę się teleportować. Pokażę wam, jak bardzo samochód się zniszczył. Może jakoś telemetrię sobie włączę. Od tych kilku uderzeń naprawdę mega mocno się samochód niszczy. Tylko muszę sobie tutaj włączyć. To było... chyba tu. Ach, nie zapisało mi się. Na konsoli nie można sobie takich, wiesz, na przykład na klawiaturze przycisków przypisać. I trzeba na padzie szukać niektórych przycisków. Tylko że tu nie ma, nie? O to chodzi. A może to? Dobra. Mam nadzieję, że się pokaże. Mapa. Może tu mapę dam? Aha, tu jest klaksa na tu. Kurde, switch camera, a to? Ech, po to mołda to? Ech, a to? O, chyba się zrobiło. Jeszcze czegoś brakuje, kurde. Wszystko trzeba mieć przypisane, zobaczcie. To? O, chyba się udało. Nie, nie udało się. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Chciałbym włączyć tutaj na konsoli telemetrię. Ja chyba miałem jakiś taki wolny przycisk gdzieś tutaj, który można to włączyć. W każdym razie samochód się dość mocno zniszczył. Ja przez chwilę będę cicho. No posłuchajcie, jak on w ogóle chodzi, jak on w ogóle pracuje. Także widzicie, on naprawdę dobrze przyspieszał. On naprawdę był całkiem niezły. A teraz takie 100 km na godzinę osiągnąć, to jest naprawdę ciężko. I zobaczcie, jest byle jaki taki nawet Jaguar może mnie zniszczyć, nie? Także powinniśmy też dla uciekiniera chyba trochę ułatwić, bo każde zderzenie go niszczy, no nie? Bardzo go spowalnia. Nie wiem, czy byłby w stanie uciec nawet przez taką chmurą policjantów. Pod B mogę sobie telemetrię włączyć, tak? Dobra, poczekaj. To jeszcze raz sobie zrobimy. Controls. Ja się pamiętałem, że któryś przycisk był. Wydawało mi się, że któryś bumper. Dobra, co nam tu brakuje? Mapa. Tu. O, udało się, faktycznie. Dobra. Teraz będzie to dobrze widoczne. O. Jak teraz zmienić? Krzyżak nie działa. Boost! Minus, okej, minus 75, 76. W ogóle samochód mi ściąga. Coś się z zawieszeniem stało. Nie mogę zmienić teraz telemetrii. Chcę się dać następnej. A co, już w ogóle nie mogę włączyć. Nie mogę telemetrii włączyć. Nie wiem, ziomek, o co chodzi. Na następny raz pewnie się lepiej przygotuję sobie to. Jakby, o, najlepiej jakby każdy włączył sobie uszkodzenia, nie? No ale to wiesz, no... Na pewno ktoś będzie tu nieuczciwy, na pewno ktoś będzie chciał mieć jakąś tam przewagę. Ale jakby każdy włączył sobie uszkodzenia, to by było ekstra, nie? No bo wtedy policja by też próbowała trochę mniej agresywnie albo inaczej atakować, czy coś. Też by było tak ciekawie, inaczej po prostu. Patrz. Patrz jak ciężko jest w ogóle ruszyć, do setki się rozpędzić. Strasznie. Najlepiej by było, jakby tworzyło się w konwoju, nie? Że wszyscy mają uszkodzenia symulacyjne i koniec. Patrzcie, jak teraz łatwo mnie jest zatrzymać. Także uszkodzenia symulacyjne byłyby naprawdę ekstra do pościgów, no nie? To by było naprawdę super. Niekoniecznie wszyscy, żeby mieli to włączone, ale wtedy uciekinier mógłby mieć na przykład klasę A. Tak jak policjanci, no nie? W przypadku, gdy mamy wyłączone uszkodzenia symulacyjne, no to wtedy uciekinier musi mieć klasę B, żeby, wiesz, było mniej więcej wyrównane.